zdobył zwykły wieczór w tym mieście. Standard w tych rejonach, gdzie dwóch podobnych do nas szło dzieło swe wykonać. Trzeba uważać w tych stronach, gdy w grę wchodzi rasa. Ktoś coś zjebał! Więc dwóch Arabów idzie zajebać Białasa. W imię zasad, Ahmed i ten po prawej chyba ma na imię Hasan i 25 lat prawie. I parę godzin temu właśnie jego młodszy brat, mając w oczach strach, opowiedział mu o całej sprawie. A więc parę dni wcześniej, we wrzasku przerwy trakcie, w jednym z paryskich ogólniaków z poprawczakiem na kontrakcie, mijając białych trwających w rasizmu akcie, usłyszał, że jeden z nich Araba zajebać chce. Nie bez powodu, bo bez powodu to bez sens. Przez jakąś białą dupę, która z białym być już nie chce. A na domiar złego, na tego białego miejsce wskoczył jeden z nich, określany przez tym mianem śmierdziel. To stanie się dziś albo jutro. Brat Hasana nie umiałby zliczyć, ile razy słyszał takie gówno. Spokój tu jest wizją smutną, chyba że jutro kogoś stąd wyludnią. Trudno, nie spierdalają szybciej niż oj rozkąta. Nawet te spędzane wśród grup o skrajnych poglądach. Agresja to spontan trochę cięższy niż drzwi na onieście. Zapomina chyba, że płacze rodzina, gdy wracasz do domu. Hasan nasz zamarł, przy drzwiach stała zapłakana ciotka, obok zapłakana mama. W powietrzu aż się dało wyczuć dramat. Ta noc będzie inna niż ta, którą skurwiel miał w planach. Powiedział sam sobie do siebie, by chyba go pojebie. Zajebie psa zasada jeden za jeden. Najgorsze to, że kto to nie wie. Wie, że musi się dowiedzieć, a nie siedzieć w miejscu ruchów swych, być pewien. Przez minut 7 do miejskich legend dzwonów kondolencji. Ziomów nie wie nic, bo nikt nic nie mówił nikomu. A po domu kręcił się brat, któremu wszechświat się łamał. Znał imię i musiał poinformować Hasana. Słyszał cały plan na zamach, gadał twardo jak skała, tłumacząc, że myślał, że to zwykła przychwała. Historia brata zmierzała tam, gdzie finał, a on przypominał sobie o podwojach kuzyna. Jak miesiąc długi dzień w dzień inną biało zapinał, mimo ostrzeżeń, że to tutaj burdy może wszczynać. Wieczór powoli się zaczynał, złapał za telefon i pognał, gdzie zdarzeń lawina. Jego brat wiedział, że może nie wrócić, a na pewno nie wróci, zanim słońce znów zacznie się wspinać po blokach. Dwóch typów z przeróbką bloka przez dzielnie, gdzie mogliby ich odjebać na pokaz. Wśród swastyk na flagach, w oknach, na murach i blokach, gdzie biali i powykreślali z Biblii słowo kochać. Znaleźli budynek i piętro, znaleźli drzwi, za którymi ktoś dziś pozna, co to piekło. Przybyli tutaj z misją jedną, choć tak naprawdę niczego nie są pewni, na pewno. I spierdalają szybciej niż oj rozkąta, nawet te pełne newsów o nastoletnich mordach. Agresja to spontan trochę cięższe niż drzwi, na o niej się zapomina, chyba że gada rodzina, gdy budzisz się w domu. Hasan aż zamarł, słyszał jak sąsiadce o wszystkim opowiada jego mama. Kuzyna nie zabił biały, choć może miał zamiar, tylko jakiś czarny ciejca, marne 2,5 grama. Poczuł, że zabił człowieka, musi dzwonić do Ahmeda. Zamknął drzwi i 5 sygnałów odczekał. W tym samym czasie w drzwiach jego domu stanęło dwóch białych gości, wcześniej nieznanych nikomu. Podniósł wzrok znad słuchawki, dopiero gdy usłyszał wrzask brata i zdławiony pis matki i coś jeszcze. Melodię, którą Ahmed miał w fonie, gdy Hasan dzwoni, ustawioną jako dzwonek.